Siema widzowie, witam w kolejnym odcinku serwera Herwelio. Całą boję zrobiłem 300 Matrixów. Sorry, że mogę mówić trochę niewyraźnie albo pierdolić durnoty, ale jest późna godzina, ja jestem zmęczony. No i co? Przyłożę drop i wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Siema ponownie, a więc dobra. Drop z 300 Matrixu prezentuje się tak. Tak to wszystko wygląda. No i tak, mamy do otworzenia szkatułki zmianek. No i dobra, twórzmy najpierw te 20. 6 zmianek i tu jest 200. Kurwa, 57 prawie zmianek. No i ile mamy łącznie zmianek? 102 tysiące zmianek. O kurwa, to jest 8 bonów. Bo jest 1K chyba po 800. Nie, sorry, 10K to jest po 800, tak? Czyli wychodzi, no 8K. 8 wonów po prostu wychodzi z samych zmianek. Sorry, że naprawdę będę pierdolił, ale jest późna godzina. No i tak, po prostu. Alchemia wygląda tak. No i co? No tak się po prostu prezentuje drop ze 300 Matrixów. Jeszcze tutaj księgi podróżnika 111 sztuk, tak. I mamy tutaj skrzynki zwierzaka. No i co? Otwieramy je. No ile zakład, że... O, defensywa. To jest pewnie berek, o, łowca wytworów. Fortuna, o, dwa berki. Dewastacja i fortuna. Dobra, więc tak to wygląda. No i co, mam jeszcze kadeki, ale do kadeków zaraz przyjdziemy. I teraz kwestia peta. Zmienimy się za sekundę. A więc jeżeli chodzi o kwestię peta, to tak, mamy dwie szanse. Też mamy dwa berserki. Mamy tutaj te pety, nie? W ogóle nie będę robił tego peta. Mamy takie, nie? HP jest takie same. Głównie na to się patrzę, ale to lepiej wygląda, nie? 5 slotów, dobra. No tak, nie, może odwołać. Jączka. No i dobra. No, ukryjmy sobie czat. Inny czat ukryj. No i dobra, mamy... Tak, mamy Ozreliusia. Pierwsza próba. Berka. 6 na 8. Nie, to jest do wyjebania. No i druga próba, ostatnia. Jeżeli teraz nic nie wbije, to kupię petę za wonę po prostu, nie? Jak wszystko sprzedam. No jeżeli wbije 7 na 8 albo 8 na 8, to robimy go od zera. Dobra, ważne. Dobra, teraz kwestia kadeku. Zarabiam hajs, rzucam temat. Walcha Syros, yeah. Walcha Syros. Chciałem być szefem i nigdy więcej zapierdalać. Machać moim robom świeżym cashem. I dziś siedzę, setuję ten prezes. Uuu, złotym Rolexem. Mama mówiła, synku, uważaj, bo to niebezpieczne. Zbyt wielu parę ruchów jest na świecie. Dlatego dziś na deser będzie deser. Marseille, Perby, Erby, MB. Wszędzie kogoś mam, jest Sachby. Lepiej nie mów nam o mafii. Lepiej się skupić w PLM-y. Walki na ringu, nie biznesmeni. Zakwasy w palcach od karabinów. Zwinę cię w dywan jak Aladdin Shuf. Ty idziesz na układ za towar. U nich jest w gramach, a tutaj jest w tonach. Dla linia Rolls Royce, Axiras. Bomb w biały dzień jak Al-Qaida. Zarabiam hajs, rzucam temat. Walcha Syros, yeah. Walcha Syros. Chciałem być szefem i nigdy więcej zapierdalać. Machać moim robom świeżym cashem. I dziś siedzę, setuję ten prezes. Uuu, złotym Rolexem. Mama mówiła, synku, uważaj, bo to niebezpieczne. Zbyt wielu parę ruchów jest na świecie. Dlatego dziś na deser będzie deser. Coast.
cartel. Ulica chce się nadenuścić, bo się nie opłaca, nie widzą tu nic. Są głodni jak hieny, nie mają co pić. Nie mają co gadać, nie mają gdzie iść. A ja codziennie mam BC, tyle czekolady co Wedel. Cały ten tir to CBD. Ty masz kontakty, mam lepsze. Wracam za linię. Wracam ziomkami z Irlandii, jest easy, ja wracam za linię. Nie walę już drinów, ja walę debili, ja wracam za linię. Mówię, kim sen to ty jesteś i danu, ja wracam za linię. Nie znasz języka, tłumaczę już panu, nie wracam za linię. Ale dryp jest mój, nie ma takiego FP, rap, muzyk. Pellegrino, u nich żywie strój. Numer jeden król, tylko tatuaży. Weź go do ust, baby, ma by ja favela, ja w buszka B. Tam gdzie ten kurz klepie Arwena, zarabiam euro, kiedy w łóżku śpię. King sen to bierz, teraz smokał, cały kraj jest nasz. To co sprzedajesz, to od nas zostałeś, czy biały się hasz. Robisz tam ruchy drobniutkie w detalu i żyjesz jak w filmie. Shoty ja pijąc te kille, buduję familię, yeah. Ulica chce się nadenuścić, bo się nie opłaca, nie widzą tu nic. Są głodni jak hieny, nie mają co pić. Nie mają co gadać, nie mają gdzie iść. A ja codziennie mam BC, tyle czekolady co Wedel. Cały ten tir to CBD. Ty masz kontakty, mam lepsze. Wracam za linię. Wracam ziomkami z Irlandii, jest easy, ja wracam za linię. Nie walę już drinów, ja walę debili, ja wracam za linię. Mówię, kim sen to ty jesteś i danu, ja wracam za linię. Nie znasz języka, tłumaczę już panu, nie wracasz za linię. Homo estas, sąsiad mi mówi, że znowu jest... Siema, no i co wam mogę powiedzieć, no chujowo jest. Chujowo, powchodzimy te kadeki. No ale co, spróbujmy sobie zmiksować. O, i to już jest lepiej, nie? Więc HP, dobra. Coś jeszcze możemy zmiksować? Już nic nie możemy zmiksować. A nie, może jeszcze na ninja. 31. O, 37. Fajnie, fajnie. Czyli teoretycznie mamy 37 na solo, 37 na ninja i 37 na wolę, 40 do maksy. No aż tak źle nie pochodziło, bo no coś może być to warte, nie? Zaraz wam powiem. Powiem wam tak, no nie jestem chyba zbytnio stratny, jeżeli te kadeki zejdą po takiej cenie, ale powiem wam, no najtańsza cena, nie? Tych kadeków i wyszło tyle. Więc uważam, no zajebista zarobek jeszcze mamy tutaj, nie? Kadeki zaraz resztę zostawią. No i w sumie się na wystawianiu shopa już całego. Powiem. I jeszcze taki mały update'ik, bo mamy 5000 AP, nie? Tego jeszcze nie wliczyłem do dropu. No i tak patrzę sobie w sklepie AP, popatrzcie, dodali skrzyń zaczarowań, nawet nie wiedziałem. I wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja jak na tą chwilę, żeby wszystkie te apeki zainwestować w tą skrzynkę zaczarowań. Dobra, prawie 50. Tak, mam jeszcze na ninja. Dobra, 81. Nie otwórzmy to. O, 25 koła. Zmianek. Tak, kasa. No i co, tak się prezentuje mój sklep. Zmianki po tyle wystawiam, pokazuję co ogólnie powystawiałem. Tak to wygląda. Kadeki. Zmianki, tutaj te magiczne kamienie po 40 kg, egzorady, ksyry czasu, zapoczętowanie atrybutu, podróżniki i kamienie. I jeszcze mamy ogólnie alchemię do wystawienia, te świetliste obwódki i kamienie duchowe, ale z kamieniami z takim mygrzyniem, no i w ogóle no na sklepie, nie? I nie wiem po ile wodzą, już wam pokazuję. Kurwa. No, 7 sklepów jest, nie? Gdzie są przykładowo
no w takiej cenie, nie? Tutaj gdzieś kilka tutaj wystawił. Więc nie wiem, zaraz się to ogarnie. Na tą chwilę tak się prezentuje sklep, nie ma już na nim miejsca. No i wychodzi, że zarobiliśmy... Czekajcie. Jeżeli wszystko by zeszło, zarobilibyśmy 40... No... 58... 58, 57... ten... won. 57 wonów, a jeszcze nie wystawiłem szlifów i kamoli, nie? Coś może by się jeszcze tu znalazło do wystawienia. No jeszcze są mamy te książki, nie? Bo to wydaje mi się, że ponad 60 won lekko. Coś takiego. No, zajebista kasa. Dobra. Widzimy się jutro. Bo teraz idę spać, siema. Dobra, wystawiłem drugiego shopa, który prezentuje się tak. Będzie, no, prawie 9 bonów. No i co? I to wszystko, nie? Co mam na sale? Już nic nie mam. No, uważam, że będzie koło, jeżeli wszystko zajdzie, koło 70 bonów. Plus mamy jeszcze te kadeki, nie? Których nie wystawiałem. Też pewnie są coś tam warte, no może by było pod 80 wonów może podchodzić ten zarobek, czyli łącznie z 300 Rixu zarobiliśmy 80 wonów, prawie 80 niech będzie. Co, uważam, że fajna kasa. No i w sumie tyle, ja idę spać, widzimy się z tego dnia, jak coś może zajdzie, siema. Widzowie, tak jeszcze przed końcem odcinka dodam, że robię dla was konkurs w tym odcinku na 3 wony dla 3 osób. Co należy zrobić? Dać łapkę w górę pod tym odcinkiem, zasubskrybować kanał i napisać komentarz z nickiem, bo muszę się jakoś z wami skontaktować, wiadomo. No i co? Lecę teraz XP do 90 poziomu. Muszę jeszcze kupić specjalkę 9. Może jakiegoś kruka zostanie kasy i kulczyki do 9 do expa. No i mam jeszcze dla was challenge. Każda łapka w górę pod tym odcinkiem to jest 1 metin zbity w grocie. Czyli zostawicie 100 łapek, zbijam 100 metinów. Zostawicie 200 łapek, zbijam 200 metinów. 500 łapek, 500 metinów zbijam. Uważam, spoko deal. Jestem ciekawy, czy się opłaca zbijać metki w grocie. A więc to by było na tyle z tego odcinka. Na razie do następnego odcinka. Jo!